Już po raz kolejny Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje akcję Niebieski Parasol, w ramach której również mieszkańcy Stalowej Woli, Tarnobrzega i Sandomierza będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Już od 2010 roku Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi tak zwane bezpłatne porady prawne pod takim kryptonimem Niebieski Parasol. Od 2010 roku uczestniczy w tym ogromna rzesza radców prawnych. Generalnie polega to na tym, że wszystkim chętnym z wszystkich dziedzin prawa udzielamy porad prawnych. No, nie wykonujemy za nich tam żadnych czynności, które trzeba procesowych, przygotowawczych, ale udzielamy wszechstronnej pomocy prawnej z wszystkich dziedzin prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, również i skarnego, bo jak wiadomo od 1 lipca tego roku radcowie prawni uzyskali prawo do obrony w procesach karnych. Więc każdy chętny, kogo nie stać, stać, będzie miał ochotę skorzystać z naszej porady prawnej. Już 15 września będą mogli skorzystać z nich mieszkańcy Stalowej Woli w godzinach od 15 do 18 w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wolności 7. W Tarnobrzegu zostaną zorganizowane 16 i 17 września. Pierwszego dnia w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 32 w godzinach od 15 do 18. Dzień później w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy ulicy Świętej Barbary 12 w godzinach od 12 do 16. W Sandomierzu swoją poradą radcy prawni będą służyć 18 września w ratuszu od 15 do 18. Nikt nie odejdzie bez pełnej porady prawnej. Serdecznie zapraszam.